kochani. Witam się dzisiaj z Wami z łazienki i z kuchni. Będzie vlog. Moi drodzy, miał być haul. Będzie haul też. Będzie haul. Będę kręcić jednocześnie praktycznie w ciągu 2 dni teraz haul lumpeksowy oraz ciąg dalszy wyprzedaży moich perełek z mojej kolekcji. A teraz Wam powiem, co będę robić, bo jest wielka akcja po tym czyszczeniu szafy, to jest wszystko ze sobą połączone. Po tym czyszczeniu szafy doszłam do wniosku, że już nie mogę dłużej nakładać więcej farby, więcej, przepraszam, henny naturalnej z indygo, bo ja używam ciemny blond henny z firmy Kadi. I sprawa wygląda tak, że jakby sam kolor ciemny blond to jest mój kolor i to jest chłodny kolor. Natomiast po pierwsze ten kolor na moich włosach wychodzi ciemniej, dlatego niektórzy wręcz myśleli, że jestem jesienią, bo po jakichś kilku myciach kolor zaczyna się trochę przebarwiać i zaczyna wyglądać bardziej ciepło. Trochę mniej zostaje indigo, trochę więcej zostaje widocznej henny, czyli tego barwnika, tego zioła, który daje rudy kolor. No i coraz mocniejsze się to robi z razu na raz jakby, bo wiecie, henna to jest, zioła typu henna to jest efekt, który się nabudowuje, one się nie spłukują nigdy. Muszę tylko sobie dofarbowywać po prostu odrost, natomiast reszta efektu się kumuluje, co sprawia, że te włosy są coraz ciemniejsze i zmęczyły mnie już te ciemne włosy. No i tak właśnie sobie cały czas myślę, że chciałabym wrócić do swojego koloru, do takiego ciemnego, szarego blondu, ewentualnie jakoś ładnie go płukankami trochę nadawać mu takich pasemek, takiego bardziej popielatego koloru, bo jak zresztą niedługo zobaczycie w programie o kolorystyce, o kolorach, do którego to tematu wróciłam po wielu latach i się nim tak jeszcze mocniej zainteresowałam. Mój kolor to powinien być taki popielaty blond, blond z srebrnymi refleksami, wtedy wyglądam najlepiej, moja twarz bardziej promienieje. No i próbuję, słuchajcie, wielka akcja, bo nawet jestem umówiona z właścicielką firmy Kataluna, to jest taki salon fryzjerski w Wieliczce na rynku, fajny salon, też pokazywałam w relacji kiedyś. No i ten salon, ta pani tam podjęła się trochę pomóc mi w czyszczeniu tych włosów z indygo, bo indygo, musicie wiedzieć, jest to barwnik. Przeniosę się do kuchni, bo tam coś robię też. Indigo jest to barwnik, który jest naturalny i on jest taki granatowy. Wręcz farbuje włosy na kolor taki granatowo-czarny, można wręcz powiedzieć. Bardzo, bardzo czarny. No i ten barwnik jest bardzo źle rozpuszczalny. Usunąć go to jest prawie niemożliwe. Mission impossible. Misja niemalże niemożliwa. No ale ja się zaopatrzyłam w cierpliwość i w mnóstwo produktów, bo odradziła mi pani w salonie fryzjerskim dekoloryzowanie indygo zwykłymi środkami, czyli po prostu utlenianie. Może wyjść zielone, to wiadomo, to już wiedziałam wcześniej, ale może być też tak, że po prostu moje włosy się też bardzo, bardzo przy okazji zniszczą, bo ten barwnik jest bardzo trudny do usunięcia. Ten akurat indigo, więc doczytałam na milionie forów, że należy użyć nienaturalnych kwasów, nieorganicznych. No i są takie dwa, Borasol to jest środek apteczny jakiś, który mogę użyć, drugi środek to jest kola, no i postanowiłam spróbować. Już drugi dzień nakładam na włosy kolę, płuczę w rozcieńczonej mniej więcej 1 do 4 z wodą Coca-Coli. I później szamponem oczyszczającym z sodą będę te włosy zmywać, zostawiać taką pianę w kąpieli na nich, żeby ten barwnik się coraz bardziej rozpuszczał, bo za tydzień jestem umówiona w salonie Kataluna właśnie na takie w saunie, pod sauną czyszczenie, ciąg dalszy czyszczenia tych włosów, takie już taką, miejmy nadzieję, końcówkę tego oczyszczania koloru. No jestem tak zestresowana, jestem tym faktem po prostu podekscytowana z jednej strony, bo bardzo chcę wrócić do swojego koloru i do swojej takiej delikatniejszej kolorystyki, to po pierwsze. No i pokażę Wam też przy okazji bardzo ciekawe efekty,
bardzo ciekawe przepisy na to, jak rozjaśnić naturalnie włosy i jak mam nadzieję, że będzie mi się to udawało, że nie będę musiała ich farbować, tylko jeden raz nadam jakąś taką powiedzmy, taką odżywką koloryzującą, fryzjerską kolor, a potem będę go pielęgnować i będę próbowała mój kolor stonować w taki sposób, żeby był mimo tamtych siwych włosów, które posiadam jednak w pewnym stopniu, żeby po prostu samemu to robić. No i słuchajcie, pierwszy sposób, oprócz coli, to będę właśnie kładła też taką odżywkę, będę smarować włosy bananem ze skórką, rozdrobnionym z cytryną i z miodem. Miód też dekoloryzuje włosy i w dodatku fajnie też przy okazji odżywia, więc to będzie takie dwa w jednym, więc jest naprawdę tego dużo, bo muszę tak tą Coca-Colę trzymać ze 2 godziny na głowie. Później lecę do wanny, żeby była para też, wiecie, żeby było ciepło. I będę tą pianą czyścić włosy. Pianą. Miałam Wam pokazać szampon, zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że ten vlog Was bardzo nie znudzi, ale jakby ktoś był ciekaw, jakie są naturalne sposoby, żeby sobie radzić z takimi problemami. Kupiłam świetny szampon, nie tani. Właśnie w salonie fryzjerskim. Nazywa się Armonia Shampoo. I to jest szampon oczyszczający i regulujący sebum. No i właśnie taki szampon oczyszczający się będzie nadawał do tego, żeby zrobić z tego to oczyszczanie. Nashi. Firma Nashi. Ja mam ten olejek, co Wam kiedyś pokazywałam właśnie z Nashi. Argan. Jest rewelacyjny do wygładzania włosów. No i teraz zaraz się przełączę i pokażę Wam, bo będę mieszać ten szampon z sodą, całą torebką sody oczyszczonej i tą pianą całe włosy pokrywać na jakiś czas, siedzieć tak 20 minut w wannie z tym i dopiero potem to spłukiwać, a jeszcze na końcu właśnie będę nakładać tą maseczkę, żeby trochę jednak te włosy wygładzić, właśnie tam cytrynę, a jeszcze na samym końcu, to już Wam powiem, bo to jest taki sekret, powiedzmy sobie, sekret naszych babci. Na samym końcu będę płukała te włosy tadam, pietruszką. Płukanka z pietruszki. Już Wam pokazuję. Patrzcie. Korzeń pietruszki. 2 duże pietruszki i 1 litr wody. Pół godziny gotować. Później jak to się wyjmie tą pietruszkę z wody, nie trzeba cedzić, bo to są takie większe kawałki. Tą wodą z tej pietruszki będę płukać na końcu włosy. Wczoraj płukałam cytryną, żeby już troszeczkę zjaśniało, ale musicie wiedzieć, że pietruszka ma nie tylko rozjaśniające działanie, nie tylko właśnie lekko tonizuje włosy, bardzo odżywia włosy, a druga rzecz, trzecia właściwie już rzecz, to pietruszka jest jednym z nielicznych rzeczy, które sprawiają, że Wasz czy blond, czy Wasz kolor będzie miał nadany odcień zimny, chłodny. Będzie to taki właśnie srebrzysty blond. Jeżeli byście chciały, macie naturalny blond, ja niestety mam ciemny blond naturalny, którego nie znacie. Nie znacie mnie z tym ciemnym blondem naturalnym. No to będziecie mogły sobie nadawać taki bardziej platynowy kolor i w przeciwieństwie do rumianku i różnych płukanek właśnie będzie to taki srebrzysty kolor, który będzie nadawać piękniejszy odcień, a skąd to wiem, moja babcia miała taki właśnie chłodny blond, piękny chłodny blond, miała zawsze ładnie zrobione włosy i ona płukała te włosy, żeby mieć taki kolor właśnie pietruszką. Kiedyś mi to powiedziała, teraz to odszukałam, znalazłam przepis na konkretną płukankę, jak to się robi, jakie są proporcje, no i będę to wypróbowywać i mam nadzieję, że ta płukanka będzie powodować, że moje włosy będą mieć taki właśnie piękny, chłodny odcień blond. No i zobaczymy, no jest tyle zawracania głowy, że aż się boję, czy podołam. Oczywiście, że pokażę Wam też efekt końcowy tego wszystkiego, jak wyjdzie ta fryzura. Pokażę Wam tutaj też przebitki, jak mam nadzieję, że wyjdzie. Jaki jest mniej więcej mój kolor? Jak byłam taka młodsza, miałam podobny kolor. Tutaj może jest taki srebrzysty połysk, ale to jest efekt pielęgnacji i też być może jakichś takich pasemek od słońca.
albo zrobionych na to, żeby były od słońca. No i ten kolor niesamowicie mi się podoba, bardzo bym chciała, żeby to tak wyszło. No myślę, że fryzjersko to tak wyjdzie, z tym, że pytanie, czy jestem w stanie utrzymać ten wspaniały efekt później, samodzielnie. No zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, bo też właśnie odkrywam dużo różnych przepisów na naturalne rozjaśnianie. No i może będzie mi się udawało to robić samodzielnie. Zobaczymy. Ale tymczasem trzymajcie kciuki koniecznie, bo naprawdę, no patrzcie, ile tu ja mam rzeczy. Pietruszki już na zapas, cytryny, banany. Nawet specjalnie kupiłam miód, bo to musi być taki prawdziwy miód, zobaczcie. To nie może być pasteryzowany, tylko to musi być taki prawdziwy miód, żeby on miał to działanie rozjaśniające, żeby te naturalne kwasy w miodzie tam też działały na te włosy. Uff, pokażę Wam zaraz te moje mieszanki. No i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Trzymajcie koniecznie kciuki. Tymczasem pokażę Wam jeszcze tutaj kilka fryzur, które mi się... Fryzur, typów takich chłodnych blond włosów w moim typie kolorystycznym, który bardzo bym chciała, żeby wyszedł. No, no zobaczycie też, jak ta półkanka będzie wyglądać i może uda mi się pokazać jeszcze przebitkę właśnie z tego, jak to teraz na tym etapie, na tym wczesnym etapie dekoloryzacji, jak wyszło. No, będziecie na pewno to widzieć w haul, bo będę nagrywać ten haul już z tym efektem tej minimalnej dekoloryzacji samodzielnej pod kierunkiem fryzjera. Zobaczymy, co z tego będzie. No, dobra, lecimy dalej. Tak, widzicie, tutaj jest w trakcie gotowania i właśnie w przerwie, w tak zwanym międzyczasie pokazuję Wam, co dzisiaj gotuję, bo czekam, aż mi się zrobią te włosy, ta kola. O, będą to duszone warzywa, ziemniaczki, odrobinkę papryki, cebula, marchewka, troszkę brokułu, bo mi zostało. To jest po prostu zalane wodą, solą, pieprz, trochę kajenu i dałam tam liść laurowy, bo ładnie pachnie. I teraz dołożę do tego dwie cykorie. Wycięłam z nich takie tak zwane głąby. To jest czysto oczywiście, dlatego to tu leży. I ta cykoria poleci sobie tam i potem to będzie po 5 minutach, po dołożeniu tej cykorii, 5-7 minut będzie przepyszne danie warzywne. I oczywiście można sobie do tego, jak ktoś lubi, przysmażyć, co tam lubicie, jakąś wędlinkę drobiową albo po prostu zjeść tak solo, bo to jest naprawdę dobre samo w sobie. No i oczywiście przy okazji, też dzisiaj korzystając z okazji, że koniec świąt i jeszcze zostało mi trochę czasu, zanim zacznę taki normalny tryb życia, no to jeszcze dzisiaj piekę chlebuś orkiszowy. Także dzisiaj takie trochę kulinarnie jeszcze dojadamy ze świąt i robimy jedno danie na ciepło, chleb, żeby było już na jutro. No tak, widzicie, to wygląda, a tutaj jest właśnie ta pietruszka już gotowa, tylko do wyjęcia i do włosów. Postanowiłam Wam pokazać mój właściwy kolor włosów, jaki miałam naturalny. O, tutaj widać, że jestem naturalnie blondynką, bo tutaj już miałam, już byłam dorosła, prawie że. Ale taką ciemną blondynką, właśnie z takim raczej zimnym odcieniem blondu. Tutaj są zdjęcia akurat w żółtym świetle, więc tutaj wyglądają moje włosy na bardziej ciepłe, ale de facto one były raczej w chłodniejszym odcieniu. No i tutaj mam chyba 26 lat. Tutaj mam już 30 kilka, ale też widać, że jeszcze... No, chociaż tutaj już zaczęłam farbować okazjonalnie henną, więc już tutaj te włosy są ciemniejsze. No i to jest noc poza tym. Tutaj też będzie widać, że... O, taki to był taki ciemny blond, ale tutaj akurat też oświetlenie było słabe, bo widać, że tylko te niektóre miejsca są przez lampę błyskową. Tutaj będzie też zdjęcie... Oj! Oj, spadło mi. Widać tutaj w świetle słonecznym, że zdecydowanie był to blond. A tutaj widać, że włosy mają chłodny odcień, bo to też akurat jest nie za jasne zdjęcie. No i takie zdjęcia mniej więcej z okresu między
18, a 20, 30 rokiem życia pokazują mój prawdziwy kolor. O, z takim, tutaj mam takie włosy trochę jak Jennifer Aniston, i obcięte, i taki kolor. No i tutaj jeszcze możecie zobaczyć, o, tutaj co prawda prześwietlone, ale dół włosów widać, że jest w takim lekko szaro-blond kolorze. Ach, tutaj tym bardziej, bo tu miałam jeszcze tak ścięte, krócej włosy. O, ja tutaj mam już 26 lat, a wyglądam jak dziecko totalne. Ale kolor włosów widać, więc chciałam Wam tylko to unaocznić. O, to jest jeszcze Kinga jako niemowlak. Przy okazji. O, jest moje zdjęcie. Mniej więcej 26-27 lat. Bardziej 26 raczej. No i widać, że zdecydowanie nie jest to żaden brąz i tak dalej. Tutaj zdjęcie ze ślubu jeszcze. Też wyraźnie widać, że włosy są naprawdę dość jasne. Nawet jest zbliżenie. O, tutaj też, tutaj doskonale widać, że to jest taki ciemny blond, a nie... Ciemny blond przez jasny brąz w każdym razie. Słuchajcie, nagram Wam kawałek, bo tu się odbywa niesamowita wiosenna akcja. Walka bażantów, patrzcie. Przed chwilą to normalnie tam chciały sobie pióra wyrwać, ale naprawdę bardziej się nie da zbliżyć. Naprawdę ostro było przed chwilą. Piękne ptaszyska. Na razie to tam zerkają na siebie. Spod byka. Spod bażanta. No, o, o, o. Chyba się zmęczyły, bo tak trzepały tymi piórzyskami. Są. Postanowiłam Wam nagrać mały przegląd półek, bo byłam na drobnych zakupach ogrodowych w Pepco. Chciałam kupić zasłony do ogrodu, bo mam tam takie, wiecie, jak nagrywam filmiki na tym studio tarasowym, to takie białe zasłony bardzo często zasłaniają od większego światła, albo nawet po prostu jak jest upał, to trochę przysłaniają słońce, jak jest za gorąco. No i tutaj widzicie różne typy zasłon. Nawet mają tam lniane i bawełniane zasłony. Tutaj akurat te są sztuczne, ale wyglądają jak takie cienkie lniane. Bardzo różne ceny są. Ja kupiłam takie, których już nie ma. W sensie nie ma ich tu już na półce, bo je wzięłam. Zobaczycie później, jak już będę pokazywać, co kupiłam. Ale pokazuję Wam różne. Te są na przykład niedrogie, z takim fajnym obszyciem. Jakieś firanki też tam były. Podobały mi się takie bardziej lniane, ale niestety cena też była odstraszająca. No i doniczki kupiłam. Tutaj nawet jedną z doniczek, które właśnie kupiłam i będę potem pokazywać, jak przesadzam do nich kwiatki, bo ja mam dużo niebieskiego w domu i te ceramiczne doniczki naprawdę niedrogie są w Tesco, więc polecam Wam. Zależnie od stylu, jaki macie w domu, to naprawdę mają spory wybór. Co prawda niedużych, ale bardzo ładnych doniczek. Na przykład te są przepiękne, te brązowe. Bardzo mi się podobają. Te niebieskie też mieli różne, a tutaj już jedny typ, który kupiłam, doniczki już nie ma na półce. Ale zobaczycie zaraz u mnie w ogródku, jak już będę je pokazywać. Bardzo, bardzo fajne mają tam doniczki. Akurat jak chodzi o takie rzeczy, to są niedrogie i całkiem jest wybór. Chciałam też kupić takie poduszki na krzesła ogrodowe, ale no, trochę cena mnie tutaj odstraszyła, bo bardzo ładne te poduszki i z bawełny. Te są też fajne, tutaj już trochę tańsze, bo 17 zł, ale bez wypełnienia, więc też no, cena całościowa pewnie też by wyszła troszeczkę większa. Ale ładne te, bardzo fajne, jak na no, takie naturalne, podobają mi się. Podobają mi się te poduszeczki. Być może takie poszewki by mi właśnie pasowały na taras, bo mam taką kolorystykę bardzo jasną, właśnie lnianą, białe narzuty, w takie paseczki poziome, więc spoko te poszewki. Jeszcze się zastanawiam nad nimi. Tymczasem ich nie kupiłam. Pokażę Wam tu jeszcze inne rzeczy. Te poduszki są też bardzo fajne, tylko trochę dla mnie za ciemny, ale praktyczny, taki szaro-beżowy kolor. Też to jest naturalny materiał. No i to by było fajne na krzesła. Bardzo wygodne na pewno. Te zielone są też przepiękne, tylko że zielony znowuż średnio mi pasuje, ale kto wie. Chyba jednak te szare bardziej uniwersalne dla mnie.
No, jak ktoś chciałby takie większe do siedzenia, to też są tam. Bardzo fajne w stylu takim babcinym poduszki też były, podobały mi się. A też bardziej chyba na oparcie. No i tutaj jeszcze Wam pokazuję jakieś inne poszeweczki właśnie też, które mieli w Pepco. Też naprawdę duży wybór tych poszewek tam mają i niektóre są bardzo ładne. Niektóre też nie są wcale drogie, jak tu widać po 12 zł, takie z tymi frędzlami na balkon, na taras. Naprawdę fajne, stylowe, takie skandynawskie w stylu poszeweczki. Podobały mi się w każdym razie. No tutaj widzicie kolorystykę, bo naprawdę jest też wybór kolorów. Są też i sztuczne oczywiście, no ale to takie to mnie nie interesują. Te są też fajne, takie grubolniane, jakby sznurkowe trochę takie. A niektóre były dość drogie, więc to już wykluczyłam takie, które tam za 4 wyszłyby prawie 200 zł. Ale było dużo fajnych rzeczy. Dzisiaj krótkie przebitki. Pokażę Wam trochę coś nakręciłam dla Was w Pepco, bo kupiłam doniczki w Pepco. Niebieskie, bo mi takie pasują do wnętrza. Widzicie, jest Pepco, 17 zł. Bardzo fajna osłonka ceramiczna. Kitek, co się dzieje? Kitek mi tu miałczy strasznie. Kituś, patrzcie. Ale narzekacz z niej. Bardzo fajne, stylowe osłonki. Zaraz zobaczycie taki szybki przegląd, co tam na półkach, właśnie jak chodzi o kwiatki, no bo teraz jest czas przesadzania wiosennego kwiatów domowych, no i właśnie będę trochę to robić, zaraz zobaczycie. Taką super doniczkę w takim ładnym granatowym niebieskim kolorze i akurat była ta ostatnia, czy nawet dwie ostatnie, natomiast druga jest taka i też tam na półkach jeszcze są te doniczki i ta też 17 zł, ta sama cena, jest trochę mniejsza. Teraz Wam to pokażę z drugiej strony. No i będę przesadzać aloes i to być może zostawię nawet tak jak jest, chociaż nie wiem, czy aloes niedobrze byłoby zrobić jednak, bo są małe szczepki do mniejszej doniczki, więc może zamienię je miejscami, a to jest troszkę wyższe. To nie wiem, jak się to nazywa. Jeśli wiecie, jak ta roślinka się nazywa, to dajcie znać. To może dam do tej większej w takim razie. No zobaczymy jeszcze. Nie mam dużo na szczęście dzisiaj do przesadzania, ale pokażę Wam też z drugiej strony teraz kamery. Jak się ładnie bratki rozwijają. Tutaj rośnie szczypiorek i pietruszka już. A tam nawet chyba czosnek. I tam jeszcze mam brateczki. Takie piękne. A tutaj zobaczcie, jakie słodkie. To są takie samosiejki z lasu. To są chyba zawilce. Chyba to są zawilce. Słuchajcie, dajcie znać, czy to są zawilce, czy to są... Mi się zawsze mylą przylaszczki i zawilce. Czy to są zawilce? Przepiękne, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Przy samych schodach się rozsiały. A z tej strony właśnie są te drugie, co nigdy nie wiem, które się jak nazywają. Muszę to chyba sprawdzić. Kitek tu miałczy. Co się dzieje, myszko? Co się stało? Tak, mr. Okej, no i właśnie tu będę za chwilę przesadzać, bo mi taki... Aloes popuszczał dużo takich młodych i chcę to wykorzystać, bo już się położył, aż tak ma małą doniczkę. No i prócz doniczek kupiłam jeszcze zasłonki tu na taras, bo tamte się podarły, ponieważ tutaj blisko jest róża i przy dużym wietrze mi to zahaczało, no i dół się podarł tych zasłonek. No i ja tutaj mam zawsze takie, zresztą w filmikach widzicie takie, były kremowe, te są niestety białe, ale oglądałam dużo i nie chciałam jednak tych we wzory, które zobaczycie za chwilę tam w przebitkach, że jest dużo wzorów. Są takie też fajne, lniane, trochę droższe, bo tutaj dwie zasłonki kosztowały mnie 70 zł, więc spoko cena. A tamte lniane, takie prawdziwe, grubsze, kosztowały 100 czy 80 za sztukę, więc to już tam od 50 za sztukę były. Ale też nie do końca byłam przekonana co do koloru. Jednak białe to białe, będą neutralne, nie będą zakłamywać też kolorów w filmiku, jakichś rzeczy, bo to, wiecie, im więcej jest koloru, tym inne rzeczy inaczej wyglądają. Białe chyba będą bardziej uniwersalne. I mają fajne, bo na tych kokardkach nie trzeba będzie tutaj niczego już przewlekać, tylko kokardki się daje na tam karnisz, bo ja tam mam zwykły karnisz. Także myślę, że spoko, to jest sztuczne, niestety, to nie jest z len. No ale to za tą cenę to nic dziwnego. Ale wiecie, co do ogrodu, jak chodzi o takie... Bo takie po prostu lekkie, tylko lekko przeciwsłońce te zasłonki, to myślę, że
że spoko, że dopóki to się nie podrze, to będzie sobie fajnie funkcjonować. Potem z tego zawsze można jakieś pokrowce na chowanie rzeczy uszyć, żeby nie tracić. No w każdym razie ostatnie kupiłam, bo jak widzicie tam, jak zobaczycie tam na półce, to już nie było więcej tego typu, tylko były różne inne rodzaje zasłonek. Jak będą zbyt białe, to je zamoczę w wodzie z esencją herbacianą i będą takie lekko kremowe wtedy. Bo nie wiem, czy nie będą zbyt białe. Zobaczymy. Może nie będzie tak źle, może trochę zżółkną potem. No i ostatnia rzecz, słuchajcie, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to jest suszarka, którą kupiłam. Też jest to częściowo prezent. Jakaś taka fajna suszarka. Czytałam, że jest jedną z najlepszych obecnie i to jest taka lżejsza suszarka, nie za duża. Nano ma jakąś taką technologię, która tam chroni włosy i w ogóle powoduje różne fajne rzeczy, co może potem Wam zrecenzuję tą suszarkę, bo teraz to już na pewno nie zdążę. Natomiast jestem jej bardzo ciekawa, zaraz ją rozpakujemy. Czekaj. Prosiłam asystenta, żeby mi filmował, bo no, ciężko jest trzymać i jednocześnie pokazywać. Są różne końcówki do tej wspaniałej suszarki. To jest taka do stylizowania końcóweczka. Ta jest do szybkiego suszenia, jakieś takie rozszerzenie ciekawe. Jeszcze powinien być dyfuzor. Jest suszarka i jest dyfuzor, tak? Czyli do kręcenia loków. No, ciekawe. Oby nie była za ciężka. No, powiem Wam, że jest niestety trochę cięższa niż tamta, ale w porównaniu do takich profesjonalnych suszarek to i tak nie jest za ciężka. Super, patrzcie, tak wygląda. I ma cztery poziomy nawiewu i... Nie, trzy poziomy nawiewu i cztery temperatury, więc super w ogóle. I też zimne powietrze. No i powiem Wam potem, jaki jest efekt. Mam nadzieję, że w związku z moimi nowymi włosowymi ideami ta suszarka się super sprawdzi. Także taki zakup. Czekaj, cena może obecnie tej suszarki to jest 400 zł. No, na szczęście. Ciężka? No, taka, no jaka, zobaczmy. Kurde. Dobre, troszkę ciężka. Nie, cięższa niż tamta, ale jak na taką technologię, to nie jest zła, to jest okej, okay. W porządku. Czekaj, mogę coś zrobić? Tak, akcja przesadzanie, słuchajcie, patrzcie, jak wylazły już korzenie. Najgorzej, że nie mam większej, muszę tylko mu wymienić trochę ziemi na lepszą. Chyba muszę jednak do większej go przesadzić. Tylko znaleźć potem osłonkę mu. Może do tego go dam. Bo się boję, że za mało miejsca jest. Dobra, lecimy z tym koksem. Do tego go damy. Tak, moi drodzy. Za chwilę pokażę Wam efekty, bo nie będziemy tutaj siedzieć godzinę razem. W tym przesadzaniu. Nie przesadzajmy, no nie? Wiktor? Dobrze mówię? Dałem na szeroki. Lepiej wygląda. Tak? Mhm. Okej. Okay. No to dobra. Za chwilę zobaczycie efekt. Wystarczy. Hello. Kinga. Hey. Robię ci jeszcze ujęcie z góry. Patrz. No i wreszcie są przesadzone aloesiki małe w nowej doniczce z Pepko, bardzo ładnie, bo widzicie, ja tu mam takie niebieskie, o, niebieskie i takie artystyczne kafelki. No i ten stary aloesik tak trochę sztywniej stoi do góry wreszcie. No i tutaj są kolejne dwa, ten jest trochę krzywo, ale tam kamyczki są jeszcze na dnie, muszę poukładać lepiej. No i tutaj wcześniej kupiona gdzie indziej doniczka, która mi się bardzo podoba, jest przepiękna.
też w takim stylu, bo tam widzicie, mam taką też niebieską. No i tutaj pasują takie kolory. To jest też ta druga z Pepco. Moim zdaniem bardzo fajnie. To jeszcze nie jest na miejscu, gdzie ma być, ale na razie postawiłam tutaj, bo się muszę zdecydować. A tutaj kwiatuszek, który przesadziłam z tej dużej doniczki, dałam do takiego i później to będzie sobie na tarasie w lecie. O ile on się będzie nadawał do tarasu, jak nie, to go z czymś poprzesadzam jeszcze, a tam damy coś innego. Na razie sobie tak stoją, bo jeszcze nie ma wystroju tarasowego. Kochani, i żegnam się już z Wami. To było ostatnie, to sadzenie kwiatków. I dzisiaj oczywiście się szykuję już do spektaklu. Znowu muszę sobie umyć i odkoloryzować trochę włosy, więc tymczasem, kochani, do zobaczenia. Będzie już normalny haul, filmik, będą jakieś stylizacje, bo też są zaplanowane filmiki stylizacyjne. Także serdecznie Was pozdrawiam, miłego weekendu i końca weekendu i do zobaczenia. Pa, pa!